Witam serdecznie, Maciej Budzik. Jesteśmy dzisiaj w hodowli Janusza Różyckiego i Ryszarda. Tutaj mam zlecenie na wybranie praktycznie dwóch drużyn na WG kosakowo, czyli tu sobie już zaznaczę, jakie będę chciał gołębie. Gołębie są trzymane pojedynczo, czyli bardzo ładne te młótki, czyściutko, zdrowiutko. Gołąbki są pojedynczo. Chowane na przeganianie. Tak, one są naprawdę bardzo fajne. Sobie wybierzemy tu. Dwie drużyny są do mnie do wybrania. Jedna drużyna jest do wybrania na inny gołębnik. Czyli jeżeli ktoś jest jeszcze chętny, to tu zaraz pójdziemy do następnego jeszcze gołębnika rozpłodowego, bo to są akurat jesteśmy w gołębniku lotowym. O, tu jest piękna samica, tu chyba z tego będziemy sobie musieli wybrać. Mówię, no w tej chwili jest coraz więcej uczestników na WG takich, którzy nawet nie mają swoich gołębi. O, proszę, jaki piękny. Którzy nie mają nawet swoich gołębi, tylko się po prostu bawią. Kupują gołębie i oczekują wygranych. I w zeszłym roku bardzo ładnie to niektórym wyszło. O, tu też piękna samica z młodym, no. Mówię, to zaraz sobie pójdziemy. Gołębie już nie znoszą drugich jajek, tylko chowają no. Młode. Tutaj później będą, tu będą później. Tu są samce. Tu są samce i po prostu na noc przychodzą samce, a samice idą o. W regały. No, bo one już są w tej chwili. W tej chwili są już rozdzielone. Okej, okay, a my sobie pójdziemy zobaczyć tam do drugiego gołębnika. To, żeby mi się tu udało pauzę włączyć, to chyba pauzę włączamy tu. I tu idziemy do gołębnika rozpłodowego. O, i ta część jest gołębnika jeszcze tutaj lotowego, to Ryszarda są. Naszego seniora. Dobrze, bardzo zdrowo to jest. Suchy gołębnik. Idziemy tu. O. Tu jesteśmy w gołębniku rozpłodowym. Tak samo. Suchutko, wszędzie młode. No musimy coś tu wybrać. I też Janusz, wszystko po jednym tu jest? Nie. Nie, tu są też po dwa, ale ładne, duże. Piękne gołębie. No. Proszę. Chowają po dwa. Proszę, jakie. Wszędzie po dwa, tak. U szali piękne jest to. Tak, szali. O. Weź no, nam wyciągnij tego szali. Szali to chyba jest dla ciebie. No. O. Bardzo ładny gołąb. No jest trochę tego. Piękne są te gołębie wychowane, czyli praktycznie mówię, ja tu wybieram w tej chwili na jeden gołębnik 5 i tutaj na dwa gołębi i na dwie drużyny po 7. Jeśli ktoś by był chętny z kolegów hodowców gdzieś na jakieś gołębki, to spokojnie można do Janusza dzwonić. Jaki ty masz numer? 603-098-399. Dobra, ale to nie tak napiszemy. Tu ja zamknę, nie? Żeby one się tak, nie pomieszały. Żeby się nie mieszały. O. No, wszystko naprawdę bardzo ładnie wychowane. Wszędzie po dwa. No i tu drugie jajeczka, wszystko praktycznie w niektórych gniazdach. No. No. Bardzo ładne. Czyli. O, dawaj, jakie piękne. Dużo gołębi z różnych linii, od deklaków, przez Janseny, przez co tu jeszcze było? Od mula. No, od mula, no, gołębie. Czyli. No. Czyli gołębie są już tutaj od lat. Niektóre
bardzo fajnie, no, piękny samiec, ale młode naprawdę, bardzo fajne. Jeżeli ktoś jest chętny, to można dzwonić. No. Ach, nie wiem. No, no. Piękny. Dobra. O, o. I te sobie wychodzą tu na taką wolierę dużą na zewnątrz. Drabinką jak kury. O, ale tu mają piękną wolierę. Proszę zobaczyć te głębie. Bardzo ładne, zdrowe. O, o. No chodź, 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 chodź. Czyli taka krótka relacja z gołębnika Janusza Różyckiego. Kończymy. Ja wybieram teraz gołębie. Wy jak chcecie, możecie zadzwonić. Do usłyszenia. Dobry lot.